Siemacie, z tej strony Base Driver. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Badylarskiej. Dlaczego? Otóż w latach 80., jak zapewne wielu z Was wie, tak naprawdę większość rzeczy była dostępna na kartki, w tym benzyna, ale nie olej napędowy. Dlatego samochody z dieslem pod maską były marzeniem bardzo wielu kierowców. Niestety nie były one ze względu na swoje ceny dostępne dla tak zwanych zwykłych śmiertelników. Kto mógł zatem sobie pozwolić na takiego ropniaka? Otóż często byli to właśnie tak zwani badylarze, czyli tępieni przez PRL-owskie władze prywatni właściciele szklarni. Większość z nich oczywiście preferowała konstrukcje niemieckie, szczególnie Mercedesa. Natomiast ci z nich, którzy jeszcze nie dorobili się na tyle, żeby sobie na takiego pozwolić, mogli zakupić w Peweksie chociażby coś takiego, czyli Fiata Regatę z dieslem 1.7. Fiat Regata pojawił się w salonach w 1983 roku, tym samym, w którym niejaki Fabio Roscioli, znany szerszej publiczności jako Ryan Paris, nagrał słynne Dolce Vita. Znany i lubiany przez kierowców, a jeszcze bardziej przez rdze, model 131, czyli będący obiektem marzeń naszych ojców Mirafiori, zdążył się już trochę zestarzeć, w związku z czym potrzebny był następca. Fiatowska generalicja uznała, że nie ma co cudować, mamy całkiem fajne Ritmo, które zresztą zostało skutecznie pozbawione jaj po liftingu, trzeba jeszcze je ukwadratowić, doczepić mu trzecią bryłę i prego, finito, można iść na penne al salmone, wino i mężatki. Tak było, nie zmyślam. Tak czy inaczej, tylnonapędowy sedan o lekko usportowionym charakterze zyskał następcę pod postacią pędzonego naprzód grzybowozu o ujemnym współczynniku sportowości. Szczególnie w przypadku takiego oto polakierowanego na brak koloru egzemplarza napędzonego bazowym dieslem. Pod maską klekocze wysokoprężny, wolno ssący agregat o pojemności 1,7 litra, generujący okrutne 58 koni mechanicznych i 103 Nm, co zapowiada porażające wręcz osiągi. Na razie zostawmy jednak gorąco krwisty układ napędowy Regaty i przyjrzyjmy się jej walorom estetycznym i praktycznym. Zewnętrzna stylistyka udowadnia, że Włosi potrafili robić samochody nie tylko szpetne, Vide Siena. Multipli nie liczę, była fantastyczna i handlujcie z tym, ale również nudne. Regata nie jest brzydka, można nazwać ją nawet całkiem zgrabną, ale poza paroma sympatycznymi detalami stylistycznymi jest to zasadniczo generyczny 80s-owy sedan. Zresztą lifting przeprowadzony w 1986 roku dość skutecznie poradził sobie z tymi detalami, choćby z zaokrąglonymi wcięciami za szybami tylnych drzwi. Ten egzemplarz pochodzi jednak z 1984 roku, to znaczy, że został wyprodukowany 2 lata przed liftem. Poza wspomnianymi już wcięciami można to rozpoznać po płaskich kasetowych klamkach. Żadne detale jednak nie pomogą, jeśli dość niejaka sylwetka zostanie pociągnięta bezbarwnym lakierem na gołą blachę. Właśnie, blacha. Sì, tutto è bene, solo un po' di ruggine. Jak w każdym włoskim aucie z tego okresu, ruda tańczy jak szalona. Aż dziw, że pod naszą szerokością geograficzną zachowała się choć jedna sztuka. Inżynierowie ze słonecznej Italii, gdzie samochód jedyny kontakt z solą ma po zepchnięciu go do Morza Śródziemnego, kwestie zabezpieczenia antykorozyjnego mieli w swych tuczonych pastą i pizzą kulone. Również tak zwana galanteria poraża, a raczej przeraża swoją jakością. Fałszywy chromik na rynienkach dechowych nabrał uroczego wyglądu foliowej torby, która jesień i zimę spędziła w błotnistej kałuży. Wnętrze z kolei wcale nie jest złe. Zaprojektowane estetycznie, może bez szaleństw, ale z nieco większym polotem niż nadwozie, a do tego zmontowane z całkiem przyjemnych materiałów. Przynajmniej póki chodzi o elementy, których się dotyka, gdyż resztę można było popołudniowemu mieć w pompie, zarówno w kwestii jakości tworzyw, jak i montażu. Również niektóre rozwiązania z dziedziny ergonomii, praktyczności mogą budzić pewne zdziwienie. Napędany przykład, króciutkie manetki do obsługi kierunkowskazów i wycieraczek. No ale umówmy się, we Włoszech raczej rzadko pada, zaś kierunkowskazy uważane są za dziwny wymysł drętwych, północnych plemion. Dość, rzekłbym, interesujący jest również schowek przed pasażerem. Po otwarciu wydaje się pojemny, ale podczas zamykania miękkie boczki składają się jak harmonijka, a pokrywa zgniata zawartość. Siedzi się za to całkiem nieźle. Fotele są tu dość wygodne, a pozycja za kierownicą, w przeciwieństwie do włoskich modeli projektowanych w poprzednich dekadach, nie sprawia wrażenia opracowanej z myślą o naczelnych innych gatunków niż Homo sapiens. Przynajmniej nie aż w takim stopniu.
W znalezieniu sensownej pozycji pomaga także regulowana w górę i w dół kolumna kierownicy. Basso alto, basso alto. Również z tyłu nie znajdzie się większych powodów do narzekań. Ilość miejsca jest wystarczająca zarówno na nogi, jak i na głowę. Gina i Paolo na pewno znajdą dla siebie komfortową pozycję. Teściowa Janusza Badylarza też nie powinna narzekać, pod warunkiem, że nie przyjdzie jej siedzieć koło Giny i Paola. A że z tyłu nie ma pasów, no cóż, ostrzejsze hamowanie zawsze będzie można skwitować pytaniem. To mamusia już leci? Na kolejny aspekt użyteczności regaty Gina i Paolo mogą mieć wysprzęglone, ale dla badylarza i basisty jest on nader istotny. Bagażnik. Jest on szeroki i ustawny. Bas w usztywnianym pokrowcu wchodzi bez bólu. W twardym futerale też by się zmieścił, tak samo jak skrzynki z pomidorami. Niestety nie jest to liftback z przeszkloną, łagodnie opadającą tylną klapą, przez co nie da się go używać w charakterze inspektu. Ale pamiętajmy, że limuzyna to prestiż. Istniała również wersja kombi, zwana po kwiatowsku Weekend, jednak tej nie widziano w naturze w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Regata zaskoczyła mnie w zasadzie od razu jedną rzeczą. Otóż jest zaskakująco wygodna. Zawieszenie naprawdę dobrze wybiera nierówności. Jest to duża zaleta, szczególnie jeżeli mieszka się na takiej ulicy jak Badylarska, gdzie cała nawierzchnia jest wyłożona nierównymi betonowymi płytami. Zresztą jak miało się ten hektar czy dwa pod szkłem, no to wiadomo, że jakoś trzeba tam było dojechać. Zazwyczaj dróżką gruntową, no zbyt wygodnie nie było. Niestety, na każdej nierówności, czy to większej, czy to mniejszej, przypominamy sobie, że jedziemy Fiatem. Wszystko churgocze, wszystko telepie, wszystko lata. Generalnie jakość montażu jest tutaj no, w zasadzie taka, jakiej można byłoby się spodziewać. W zestawie jest też parę innych przyjemności, jak na przykład straszliwy luz na kierownicy. Regata jednakowoż prowadzi się przyjemniej niż myślałem. Przede wszystkim ze względu na dynamikę. Byłem przekonany, że 58-konny diesel siedzący tutaj pod maską nie będzie sobie w stanie poradzić z tym samochodem i że jakiekolwiek rozpędzanie się będzie katorgą, gorszą niż w Polonezie. Jednak nie. Regata jest dość lekkim samochodem, więc ten silnik nie ma tutaj zbyt wiele do roboty. Oczywiście wiadomo, że no nie będzie to demon szybkości bez względu na to, co zrobimy. Jednak prędkości, powiedzmy takie miejskie, tudzież podmiejskie, jest w stanie osiągnąć bez większych problemów. Oczywiście pod warunkiem zameldowania kapcia w dwaniku. Domyślam się jednak, że na autostradzie byłoby troszeczkę gorzej. Przede wszystkim raczej nie znalazłbym tak długiej prostej, żeby rozpędzić się do przepisowych 140 km na godzinę. Po drugie, zanim by to nastąpiło, bębenki z fontanną krwi wystrzeliłyby mi przez uszy. Przy rozsądnych prędkościach klekot fiatowskiego diesla jest no, do wytrzymania, ale jeżeli chcemy jechać dynamicznie, czyli z butem w podłodze, robi się dosyć hardkorowo. Nie polecam mocne 2x10. W ogóle nie sądzę, żebym wybierał się tym samochodem w dalsze podróże. Przede wszystkim dlatego, że nie ma tutaj miejsca na lewą nogę. Po prostu zwyczajnie nie ma ich gdzie oprzeć. Gdy jedziemy miejską ulicą, gdzie trzeba dosyć często waklować biegami, co samo w sobie też nie jest tutaj największą przyjemnością, ale też nie jest takim dramatem jak choćby w Peugeotie 309, no to wiadomo, lewa noga jest zajęta sprzęgłem. Ale w trasie wypadałoby ją gdzieś odłożyć. No a tutaj niestety nie ma gdzie. Na szczęście w polskich warunkach lat 80. raczej mało kto robiłby tym autem długie trasy. Zresztą i tak nie było wtedy autostrad. Ten samochód służyłby panu Władkowi czy Wieśkowi do tego, żeby załadować skrzynki owoców oraz biechcie kwiatów do bagażnika, który zresztą łyknąłby je bez większych problemów i ruszyć na targ. Czyli trasa powiedzmy jakieś tam 30 km w jedną stronę, bez większych problemów, bez większego bólu. Straszliwa dynamika też nie jest tutaj potrzebna. Generalnie samochód spełniłby swoje zadanie. Oczywiście oszczędny pan badylarz nie byłby zbyt zadowolony ze zużycia paliwa. Właściciel twierdzi, że w trasie regata kotłuje mu tak około 7 litrów, czyli jak na niedużego diesla w lekkiej budzie, no szału nie ma, powiedzmy sobie szczerze.
Nieduży diesel 1.7, lekka buda, 7 litrów na setkę przy tej dynamice, w trasie, słabo. Ale z drugiej strony duże Fiaty i Polonezy i tak paliły dużo więcej i to do tego okartkowanej benzyny. Więc jakby nie spojrzeć, mamy plus. W ogóle jestem trochę zaskoczony Regatą, bo to jest zupełnie przyjazny kawałek żelaza. No powiedzmy tlenku żelaza. Jest wygodna, ma dobrą widoczność, pozycja za kierownicą jest znośna. Gdyby można było gdzie postawić nogę, byłoby dużo lepiej. Bagażnik jest spory, dynamika ujdzie, a nawet jak nie ujdzie, no to przecież są też inne silniki. Nawet materiały we wnętrzu są nie najgorsze, tylko ta straszliwa jakość wykonania i autodestrukcyjna blacha. To niestety sprawia, że Regata obecnie jako daily zupełnie by odpadała. Ale jako taki powiedzmy nieoczywisty, troszkę sentymentalny, weekendowo-sezonowy grat, czemu nie? Tylko jeszcze, żeby była w jakimkolwiek kolorze. I to tyle męczenia buły na dziś. Serdeczne podziękowania dla admina fanpage'a Wrosty Ściany Wschodniej, który użyczył Regatę do testów i z którego uprzejmości zdarzało mi się już w przeszłości skorzystać i mam nadzieję skorzystać również w przyszłości. Rzecz jasna, wbijajcie też na mojego Face'a, na Insta oraz oczywiście na stronę www.basedriver.pl. Trzymajcie się i do następnego.